Ładne określenie, marsz Luta. I tak to trzymajmy się dzisiaj, w dniu dzisiejszym. To jest nowe słowo, które do swojego słownika sobie dopiszę. I proszę Państwa, mamy... Za ile startujemy, Hania? Za minutkę. Czyli mamy minutkę i startujemy, mężczyźni, 10 tysięcy metrów. Czyli minutka. Faworyci marszu na 10 kilometrów. Oczywiście jest Adrian Tofil jeszcze, który zwyciężył niedawno. Mobilizowała go oczywiście do startu. Dziewczyny czekają, tak? Dziewczyny, ale chcieliście pójść z mężczyznami. Ja wiem, że was ciągnie do mężczyzn, ale musicie poczekać. Przyjdzie wasza kolej, cofamy się za białą linię i wy czekacie dwie minutki. Dwie minutki, ale cofnąć się pani o kroczek do tyłu. I odliczamy do 10, tak? Panie. Znaczące, ponieważ tutaj sędziowie mają najwięcej pracy. Te pierwsze zawodniczki starają się, śpieszą się i starają się jak najszybciej prowadzić w marszu, jak najszybciej objąć prowadzenie, jak najszybciej uzyskać jakąśkolwiek przewagę, aby ustawić się w tym szyku zawodników, który rywalizuje na dystansie 10 tysięcy metrów. Dwa okrążenia po 5 tysięcy metrów. Panowie, kategoria 30-39 lat. Zapraszamy na start. Wystartowali mężczyźni, nie ma strzelania dzisiaj, jest tylko odliczanie i myślę, że to jest fajne. I proszę Państwa, zasada fair play, oczywiście przestrzegamy zasady fair play, nie biegamy na początku, staramy się rzetelnie pokonywać pracę na dystansie 5 km. No i zapraszamy teraz na start pani, przyszła kolej na pani. I zaczynamy chyba podobnie jak mężczyznami, zaraz bym powiedział. Kogo dopuszczamy? 18:29. Panie 18:29, zapraszamy na start. Panie w kategorii 18:29 lat. Bardzo ładne odliczanie. Tutaj panie to pokazały, jak się może, jak należy odliczać. I teraz zapraszamy panie 40:49. Zostają. O, i teraz zapraszamy już pozostałe dziewczynki, pozostałe panie na linię startu. I to będzie już ostatnia grupa, puszczamy tą chyba ostatnią już grupę razem, wspólnie. Myślę, że tutaj jest poziom bardzo podobny, rywalizacja będzie na pewno... Jeszcze czekamy chwilkę, sędziowie jeszcze ustawią was na linii startu, aby wszyscy byli prawidłowo ustawieni. I po ustawieniu nastąpi start marszu na dystansie 5 km. 4, 3, 2, 1. Wystartowała grupa na dystansie do 13 roku życia. Oczywiście grupa, tam widzę rywalizację dziewczynek. To będzie na pewno walka niesamowita, ze względu na to, że wszystkie trzy dziewczynki jeszcze mają szansę na zwycięstwo. Będą na pewno wspominać to długo uczestnicy dzisiejszych zawodów Pucharu Polski.
Kowalczyk z Leżajska. I mamy z numerem 27. Z numerem 27 jest to Barbara Piatczyc z Urliska Wielkopolskiego. I mamy Jadzię Grochowalską, która w zielonej koszulce charakterystycznej właśnie przekroczyła limetę. Z numerem 97 jest Danuta Stachowska z Osielsko, z 94 numerkiem linię mety minął Michał Wideł. Kolejny zawodnicy 108, 108, numerek 108, profesja komentarska. Ilona Kruczna z Bożenkowa. Numerek 130, tak? 131, jak dobrze przeczytałem. Jest to zawodniczka z Elbląga, Lidia Bajszcza. I mamy 144, Bogusława Andrzejewska. I mamy z numerkiem 31, kolejną zawodniczkę reprezentującą Sopot, Ole Geppert. Z numerem 21, Marek Liszewski z Rypina. Jeszcze 5000 metrów, jeszcze widzimy panie, które w wspaniałym stylu dochodzą do linii mety. I tu jest Kasia Chojnacka z numerem 75, pochodząca z Gdańska. Za chwilę mamy tutaj dużą grupę, idzie może 6-7 zawodniczek, które właśnie przekroczą linię 5000 metrów. I będziemy czekać na pierwszych zawodników, którzy ukończą dystans 20 km. A w czołówce mieliśmy Bogdana Bandurskiego z numerem 66. Numerem 66 Regina Białous Gdańska, 65 Jan Białous z Gdańska. Uczestniczyli w Pucharze Świata i są sklasyfikowani w Pucharze Świata, który odbył się w Gdańsku 8 października. Z numerkiem 14 na linii mety za chwilę zameldowuje się mieszkańca Rypina, Agnieszka Grabowska. Przypominam jeszcze, już rozpoczęła swój występ kapela, czyli zespół muzyczny, może kapela też nie powiedziałem. Kiedyś nazywał się kapelem, teraz zespół muzyczny, który właśnie przygrywa nam, uatrakcyjnia nam pobyt tutaj na naszej imprezie. I mamy Elę Wojciechowską, która aktualnie prowadzi środkowie na dystansie 20 km. Tak. 160 jest to Beata Wysocka z Elbląga i 197 jest to Monika Grudzińska z Elbląga. Tak, Bartłomiej Skowron, reprezentant Bielsko-Białej, a klub, który reprezentuje, to jest ATS VAT Warszawa. Temu w Sławnie na dystansie 5 km. I mamy 5000 metrów nadal. Z numerem 130 linię mety przekroczyła Ewa Naszko z Elbląga. Z numerem 88. Oczywiście Osielsko, bo jakby inaczej, żółta koszulka, Halina Nowak z Maksymilianowa. Ale oczywiście z Osielska, bo biała, żółta koszulka reklamuje jej miejscowość. 545. 545, mieszkaniec Lubina, Nordic Dex Lubin. Artur Wiśniewski, przepraszam, Bogdan Grygorowicz. Mamy 558 numerek, Mirosław Krzyżaniak z Zielonej Góry, Green Team Zielona Góra, czyli cała Zielona Góra razem. I mamy zawodnika, który rywalizuje na dystansie 20 km. Oczywiście Leszek Blanik, spodobało mu się Nordic Walking i Leszek Blanik mówi: oj, teraz kije to są moje, zmieniłeś dyscyplinę sportu z gimnastyki na Nordic Walking, gratulacje, myślę, że załapałeś waksyla. Są nie mocą, ale także i psychicznie, bo jeden odpuszcza, a drugi rywalizuje i walczy dalej. My mamy z 566 numerkiem na linii mety reprezentant Grodziska Wielkopolskiego Dariusz Tadeusz i mamy z 571 Artur Woźniak z Gniewkowa.
technikę teraz tak wyszło. Ginion bardziej chodu sportowego niż marszu Nordic Walking. Tu możecie sobie zobaczyć. Charakterystyczna jednak poruszanie się. 33 jest to Marcin Wojciechowski z Gdańska i 634, szukam tego numerku, jest Paulina Witek-Szumna-Ścinała. 1033, jest to Rafał Bliszchow z Torunia. Mamy na linii mety 562, Beata Boczar, Zielone Góry, Green Team Zielona Góra. 526, zameldował się z tym numerkiem Karol Stawniak-Rzeźnina. Widzieliśmy olimpijczyków, Leszek Blanik mówił, że zaliczył dzisiaj 10 km, oczywiście Adam Korol też nie mniej. Widzę, że spodobało im się to, bo to są nie pierwsze zawody Nordic Walking, których ci panowie pełnią patronat honorowy, obejmują patronatem honorowym poszczególne imprezy, ale także stają na starcie, rywalizują zwłaszcza na zawodach organizowanych właśnie tutaj w Trójmieście, zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku, a tych zawodów tutaj w Trójmieście jest naprawdę dużo. Zawodnicy mogą z tej górki sobie lekko pofordować, dlatego widzieliśmy reakcję sędziów, że mamy kilka uwag, mamy kilka kresek na trasie i mam nadzieję, że te kreski akurat nie będą powodować dyskwalifikacji na dzisiejszych zawodnikach. 502 Łukasz Iden z Sopotu i 510 na linii mety Bronisław Bonek z Łabiszyna. I mamy 1017, Justyna Zabiszewska z Tucholi. Ona serdecznie zaprasza Was na organizowaną imprezę przez siebie 22 października. W Borach Tucholskich chodzimy sobie na trasach Nordic Walking. Serdecznie zapraszam 22 do Tucholi. Zakończył rywalizację. Dzisiaj startował zarówno w marszu VIP-ów, jak i na dystansie 10 tysięcy metrów. Gratulujemy. 570. Jest to Iwona Staszewicz-Stolenia, 1067, Beata Duczyńska z Poznania. 1007, Maciej Kulka z Poznania. I czekamy już na kolejne okrążenie, dystans 20 km. Za chwilę pojawią się nam zawodnicy rywalizujący w czołówce zawodów albo dokonuje korekty na wynikach poszczególnych dystansów. Piotr Kajzeszał się z nami pewnie po obiedzie, a
Czołówkę i 1040 Ireneusz Lubiatowski Gubina. Mamy Gubin, mamy Zieloną Górę z tych miejscowości najdalej położonych. Cała grupa tu aż piszczy, zaraz będą pomponami machać. Panie Grzegorzu, już finiszowe metry i oczywiście wiem już, że jest pan za praktycznie zawodowcy, startował pan już kilkakrotnie w Pucharze Polska 10 km. Te informacje zaciągnąłem sobie języka u kolegów. Strzelali pana bez niczego, także wszystko mi powiedzieli, jeszcze nie będę mówił innych rzeczy, które mimo panu powiedzieli. I to zawsze na najdłuższym dystansie rywalizuje. Gratulacje i zapraszamy w przyszłym roku też na Pomorze. Tak jest. 1027 Elżbieta Ostrowska-Mandryk z Gdańska. Z Dyni, poprawiam się. Mam na dole Gdańsk, a na górze Gdynia. Elżbieta Ostrowska i Martek z Gdyni. Pewnych ocen i regulacji sędziowie dzielą na grupeczki, aby nie startowały tak dużej ilości uczestników w jednej grupie, żeby to dla bezpieczeństwa zawodników porozdzielać i zawodnicy wtedy startują w mniejszych grupach. Osoby będą trzykrotnie nominowane na podium, będą trzykrotnie nagradzane i trzy puchary w jednej imprezie to naprawdę fenomen, bo rzadko się to zdarza, aby 1017 Justyna Zawiszewska z Tucholi zaprasza nas 22 października do siebie, do Tucholi na marsz. Ta atmosfera w Nordic Walking jest specyficzna, inna niż wszędzie, inna niż w bieganiu. Tam w bieganiu każdy zajmuje się ściganiem, rzadko jest okazja porozmawiania, podyskutowania, wymiany zdań. A tutaj w Nordic Walking możemy sobie porozmawiać, nawet na poważnych zawodach rywalizując, możemy porozmawiać i wymieniać zdanie. I mamy do linii mety zbliża się pierwszy zawodnik rywalizujący na dystansie 20 km. Jest to faworyt dzisiejszej imprezy Bogusław Barbożyński z Gdańska. Pan Bogusław po raz kolejny zwycięża na trasach Nordic Walking, ale jak już wcześniej wspomniałem, widzimy tą technikę. To jest właśnie technika wyciągnięta z schodu sportowego, bo przednie oczywiście ten zawodnik czołówki krajowej w marszach oczywiście w schodzie sportowym, a dzisiaj w Nordic Walking zwycięża w Pucharze Świata tutaj w Gdańsku na dystansie 20 km. Mamy zwycięzcę na dystansie 20 km, a jeszcze Ela dojdzie oczywiście, zatrzymałem sobie zasłoniliśmy oczywiście. Mamy na mecie pierwszą kobietę, zgodnie z przewidywaniami, 2019, mistrzyni świata, mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Polski zeszłego roku, Ela Wojciechowska z Pakości.